Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was na kolejną recenzję. Tym razem będzie to recenzja słuchawek Creative Sound Blaster 3D Fury. Zapraszam do oglądania. I moi drodzy, oto one. Creative Sound Blaster Tactic 3D Fury. Słuchawki kosztujące około 200-220 zł, posiadające 40 mm pełnozakresowe membrany, wyposażone w odłączany mikrofon oraz własną kartę USB. Tych słuchawek możemy użyć m.in. do komputerów PC, do tabletów, do smartfonów, a także do PlayStation 4. Słuchawki podłączone poprzez swoją kartę dźwiękową na USB zapewniają dźwięk wirtualny 7.1. Dostępne są także wtedy efekty SBX Pro Studio, polepszające w znacznym stopniu jakość odsłuchiwanej muzyki i innych efektów audio. Dostępny jest także świetny panel sterowania, zarządzania funkcjami tych słuchawek. Zobaczycie wszystko dokładnie za chwilkę. Na razie przyjrzyjmy się samym słuchawkom. Jeśli chodzi o same słuchawki, to według mnie wykonane są świetnie. Jak widzicie, są takiej średniej wielkości. Są naprawdę bardzo, bardzo lekkie. Naprawdę nie czuć ich na głowie, jeśli chodzi o wykonanie. Sam pał górny wykonany jest w wysokiej jakości plastiku. Mamy z błyszczącego plastiku logo Tactic 3D. Po bokach mamy też fajne napisy Fury. Regulacja jest na plastikowej prowadnicy, natomiast ta regulacja jest dość taka precyzyjna. Możemy sobie je bez problemu dopasować do wielkości swojej głowy. Jeśli rozciągniemy regulację na maksa, to te słuchawki robią się naprawdę duże. Od wewnętrznej strony pałąka mamy skórę i mięciutką gąbeczkę. Patrząc dalej, na szczęście producent nie zastosował dużych ilości błyszczącego plastiku. Jest to tylko ten napis Tactic oraz elementy w nausznikach. Natomiast w wnętrzu mamy matowy plastik, napis Sound Blaster i czerwoną obwódkę, która nadaje słuchawkom ładnego wyglądu i charakteru. Natomiast same muszle kryją, moi drodzy, 40 mm potężne przetworniki. Są to przetworniki pełnozakresowe, dlatego jakość dźwięku w tych słuchawkach jest naprawdę bardzo dobra. Jeśli używamy ich bezpośrednio podłączonych pod urządzenie, jest już bardzo dobra. Przy użyciu dodatkowej karty dźwiękowej jest jeszcze lepsza. Jednak jak widzicie, otwory są dość małe, dlatego te słuchawki nie zakrywają uszu, lecz opierają się na nich. Natomiast te gąbki mamy naprawdę bardzo miękkie, są grube i pokryte są oddychającym materiałem. Dzięki temu w tych słuchawkach można spędzić długie godziny bez męczenia się głowy, bez odczuwania ich ciężaru, który jest niewielki, na swojej głowie. Wnętrze oczywiście czerwone, tak żeby wszystko kolorystycznie pokrywało się z tymi innymi akcentami, także kabelek mamy czerwony, za chwilkę go pokażę. A tu, moi drodzy, mamy mikrofon. Mikrofon bardzo fajny, wysokiej jakości, elastyczny, bez problemu dogniemy go do ust lub jeśli go nie używamy, odgniemy sobie na bok i nie będzie nam przeszkadzał. Mikrofon, moi drodzy, jest wyjmowany. Wystarczy jeden ruch i mikrofon możemy sobie odłożyć, jeśli go nie używamy. Ponowny montaż również jest bardzo prosty. Jeśli chodzi o kabel, moi drodzy, to ma on 1,8 metra, a zakończony jest pojedynczym 4-pinowym mini jackiem pozłacanym, dzięki czemu bez problemu użyjemy tych słuchawek także na przykład w naszym smartfonie, w tablecie, jednocześnie korzystając i ze słuchawek, i z mikrofonu. Zobaczmy jeszcze ten kabelek. Kabelek ma organizer, taki pasek na rzepie, dzięki któremu możemy spiąć sobie nadmiar tego kabla, żeby nam nie przeszkadzał. Bardzo to się przydaje. I też na kablu jest taki mały pilocik. Mały, leciutki, taki typowo plastikowy. Ma nawet klip, żeby go sobie przypiąć do ubrania. I ma, moi drodzy, tylko włącznik, wyłącznik mikrofonu, który trzeba tak dość mocno popchnąć, żeby zadziałał. I fajną regulację głośności, która niestety moim zdaniem troszkę za mało wystaje, ponieważ całe te wnętrze panelu jest schowane, a i jak widzicie, to pokrętełko nie wystaje prawie nic. Więc trzeba je sobie paznokciem zlokalizować i wtedy wyregulować. Palcem też da radę, ale tak jak mówię, mogłoby to być ze 2-3 mm bardziej wysunięte. Działałoby to moim zdaniem lepiej, chociaż i tak reguluje się głośność bardzo dobrze. Przed chwilą widzieliście jedną opcję podłączenia, czyli poprzez tego mini jacka do komputera. Wtedy niestety nie mamy mikrofonu. Jeśli podłączymy do smartfona, możemy używać mikrofonu. Natomiast jeśli chcemy używać go na PC, wtedy dobrze zastosować tą kartę dźwiękową. Jak widzicie, ma wejście na pojedynczego mini jacka 4-pinowego, właśnie tego, którego widzieliśmy. I w tym momencie ta karta nagrywa dźwięk oraz też przekazuje go do słuchawek. Bardzo fajna rzecz, powiem Wam, że jak na takie maleństwo, to karta jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Posiada bardzo fajne oprogramowanie SBX Pro Studio, także świetne efekty do zmieniania głosu podczas rozmów przez mikrofon.
co też zobaczycie i usłyszycie. Jak widzicie, oczywiście ta przejściówka zakończona jest wtykiem USB. Wystarczy to wpiąć do komputera i z samych słuchawek możemy już korzystać. Natomiast jeśli chcemy wykorzystać wszystkie efekty, wszystkie dobrodziejstwa tej technologii, wtedy musimy ściągnąć sobie oprogramowanie, ten panel sterowania Sound Blastera i dopiero wtedy będziemy cieszyć się pełnią możliwości tych słuchawek. No powiem Wam, że ta karta jest ogromnym atutem tych słuchawek, ponieważ same słuchawki są bardzo dobre i bez niej, a że mamy za 200 zł w komplecie jeszcze taką kartę, naprawdę podnosi opłaconość zakupu takiego zestawu. No dobrze, zrobimy sobie teraz ważny test, czyli test mikrofonu. Dla gracza rzecz ważna, ponieważ jakość głosu, jakość dźwięku musi być dobra, żebyśmy mogli się komunikować z innymi graczami w grach online. No, w tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk z kamery, ale już rozpoczynamy nagrywanie. Odpalam program nagrywania. Dobrze, w tym momencie mój głos już płynie z tego mikrofonu. Tutaj widzicie panel sterowania Taktik 3D Fury, panel sterowania tych słuchawek, gdzie możemy sobie uruchomić różne fajne efekty, chociażby do mikrofonu, ale także ogólnie do całego dźwięku. Ja ten panel Wam za chwilkę jeszcze pokażę, natomiast teraz skupmy się na samym trybie VoiceFX. W tej chwili mamy bez żadnych ulepszeń i się troszeczkę teraz pobawimy dźwiękiem. Włączamy VoiceFX i mamy tutaj kilkanaście różnych głosów do wyboru. Na przykład brutalny kosmita. Przetestujmy sobie brutalnego kosmita. Ja w tej chwili słyszę również w słuchawkach, jak brzmi ten głos. Jest taki bardzo niski, ale zobaczymy coś ciekawszego. Demon, no tutaj mamy naprawdę mroczny głos. Mamy głos elfa. Ciekawy głos góra. Możemy zmienić troszeczkę ton brzmienia swojego głosu. Możemy także przekonwertować głos męski na kobiecy i kogoś na przykład na plecie rozmawiając przez Skype'a. Możemy zamienić się na chwilę w karzełka i mieć taki śmieszny głosik. Teraz głos rodem z gry takiej jak chociażby Doom 3. Ciekawy jest głos Nervusa, mieliśmy okazję tego posłuchać także w przypadku innych testów. Zobaczmy, co tam jeszcze mamy ciekawego. Ork. Ork, taki głos mocny, niski. Jeszcze mamy podstępnego kosmity. Też całkiem fajny efekt. Jeden z ciekawszych efektów, głos robota. Głos brzmi jak syntezatora mowy. Całkiem fajnie. I dochodząc do końcowych efektów, mam jeszcze głos staruszka. I na koniec jeszcze głos młodego łobusiaka. Nie pokazałem Wam dosłownie wszystkich efektów, ale większość. Natomiast są bardzo ciekawe, jest z czego wybierać. I też jeśli sobie włączymy tutaj opcję test, możemy słyszeć w słuchawkach od razu ten głos, czy naturalny, czy zmieniony. Jeśli to wyłączymy, nie słyszymy tego po głosu. Jest to bardzo fajne, ponieważ jeśli coś nagrywamy, możemy na bieżąco słyszeć to, co mówimy, jak to wypada, jak to jest słyszalne, albo jak wypadają te efekty specjalne w praktyce. No i moi drodzy, mikrofon mogliście już posłuchać. Moim zdaniem jest świetny. Jeśli chodzi o jakość dźwięku wydobywającym się z tych słuchawek, powiem Wam tak. Na początek wrażenia z odsłuchiwania poprzez mini jacka. Ja akurat mam w komputerze też kartę Sound Blastera Licon 3D. Testowałem też te słuchawki na karcie Omni Surround 5.1, którą też widzieliście na kanale. I na układzie zintegrowanym Realtek'a, czyli wbudowanym na płytę główną. Powiem Wam, że na wszystkich opcjach było świetnie. Nawet z powyłączanymi wszystkimi ulepszeniami kart dźwiękowych, to dźwięk jest rewelacyjny. Faktycznie te przetworniki pełnozakresowe dają radę, wytwarzają dźwięk wysokiej jakości, basy są mocne, tony średnie są również perfekcyjne i tony wysokie są całkiem niezłe. To by było na tyle, jeśli chodzi o takie wrażenia, natomiast jeśli podepniemy sobie tą kartę USB, to wtedy mamy pełnię wrażeń. Słuchawki, moi drodzy, stworzone oczywiście dla graczy. Z tym panelem sterowania SBX Pro Studio z efektami wirtualnymi mamy pełnię szczęścia w grach. Pozycjonowanie jest na najwyższym poziomie. Przeciwnika słyszymy bez problemu z dużej odległości. Lokalizujemy szybko, perfekcyjnie i rozprawiamy się z nim jak trzeba. Tak więc słuchawki zadowolą i graczy, i fanów słuchania muzyki. Są uniwersalne, sprawdzają się bardzo dobrze w obu tych przypadkach. Panel sterowania słuchawek jest naprawdę świetny. Jest bardzo przejrzysty i prosty w obsłudze. Nie jest także przekoloryzowany graficznie. W pierwszej zakładce skonfigurujemy głośności mikrofonu oraz samych słuchawek. Dzięki zakładce SBX Pro Studio możemy w znacznym stopniu ulepszyć odsłuchiwany dźwięk. Między innymi można wyostrzyć tony wysokie, dodać basów lub, co najlepsze, zamienić zwykły dźwięk w stereo w dźwięk wielokanałowy surround. Kolejna przydatna opcja, szczególnie w grach, to Scout Mode.
poprawiający słyszalność kroków przeciwników w grze. Scout Mode możemy włączyć i wyłączyć ustaloną przez Ciebie kombinacją klawiszy podczas gry. Equalizer przyda się podczas słuchania muzyki. Możemy dostosować efekty do rodzaju słuchanych utworów. Co do Voice Effects, to jest to zmienianie głosów, które mieliście okazję posłuchać już w teście. Dzięki zaznaczeniu opcji test możemy od razu w słuchawkach słyszeć nasz zmieniony głos. W ostatniej zakładce możemy zmienić kolor naszego interfejsu. No i zbliżając się do podsumowania, pora przypomnieć zalety tych słuchawek. Tak więc, za 200-220 zł dostajecie słuchawki, które są lekkie, bardzo wygodne, mają świetne, pełnozakresowe 40mm membrany, które dają naprawdę solidny, dobry, szczegółowy dźwięk. Do tego mamy mikrofon, który nagrywa po prostu świetnie, słyszeliście to sami. Słuchawki wykonane są z bardzo dobrych materiałów, a do tego mamy też osobną kartę dźwiękową USB z fajnym panelem sterowania, z fajnymi efektami, które na pewno się każdemu przydadzą. Tak więc jeśli mamy w komputerze tylko układ zintegrowany typu Realtek, wtedy kupując takie słuchawki zaoszczędzimy pieniądze na dokupywaniu osobnej zewnętrznej karty dźwiękowej i będziemy mogli cieszyć się w ten sposób dźwiękiem bardzo wysokiej jakości za w sumie niewielki koszt. Na zakończenie powiem Wam tylko tyle. Jestem ciekaw kolejnych testów słuchawek dla graczy firmy Creative, ponieważ ten model zrobił na mnie ogromne wrażenie, pozytywne wrażenie i będę go polecać. W dzisiejszej recenzji to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!